teraz taką wizytóweczkę zrobimy, pani Bożena. Małą. Mogę w rozpuszczonych? Mogę... Nie, pani, co może pani tak? Może pani zrobić w rozpuszczonych. Skąd pani do nas przyjechała? Jestem z Ząbek koło Warszawy. Jakie ma pani hobby? No, różne. Lubię ogród, czy w ogrodzie się w ogóle zajmować jakimiś takimi rzeczami. Lubię czytać, filmy oglądać oczywiście. Dlaczego pani wzięła udział w tym programie? Nie wiem. Może jakoś tak... Pani Bożeno, białe czy czarne? Białe. Białe, dobra. Krótko czy długo? Długo. Rano czy wieczorem? Rano. W piżamie czy na golasa? W piżamie. Jest pani szczęśliwa? Tak. Tak, raczej tak. Tak. Ja na krótko. Aha. Ja nawet nie wiem, czy tak miałem do ciebie prawo przyjść po tym dzisiejszym. Mhm. No tak. Jakoś tak głupio. No bo wiesz, bo ja jeszcze nigdy z nikim... Mhm, dobra, dobra. Słuchaj. Jakoś to chciałam sobie przemyśleć wszystko, dobra, i wiesz... Wiem, zawracam ci głowę. To... Nie, zadzwonię, dobra? Zadzwonię do ciebie, okej? Dobrze. No ale po co te kwiaty? Nie, no nie trzeba w ogóle... Nie, ja już pójdę. Dobra. Posłuchaj. Chciałem cię przeprosić za to, co się stało dzisiaj w nocy. Nie, nie trzeba, naprawdę. Nic się nie stało, nie. Naprawdę nic się nie stało. Stało się, no. Wszystko z porządku. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, proszę. Ja już pójdę. Świetnie, że pana widzę, bo ja dla pana mam spodenki kąpielowe. Nie, to nie trzeba, to dzięki, to przy okazji, tak, ja pójdę. Nie, 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 nie. Ja mam kąpielówek, ale mam wino. To zawsze tak się naciąga, to? No. To chyba pan nie stroje się ciągle.
ja. Teatry to są dwa. Ty, ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ja cały zbudowany jestem z ran. Duszę na ramieniu mam. Fajna. Tak? Podobał ci się? Może spróbujesz, potrafisz, tak? Nie umiem grać na gitarze. Wiem. Życie jest piękne. Nie, to nie jest takie proste, Teresa. Ale to nie jest tak, jak tobie się wydaje. No widzisz, chociażby tutaj, możemy się rozejrzeć. Na przykład, co my tutaj mamy? Nie, przestań. Co my tutaj mamy? Tam jest para, to nie dla nas. Tu jest para, to nie dla nas. A tutaj są dwie kobiety. No może o czymś nie wiem, co? Jeszcze z tyłu zobaczymy. Podoba się, co? No i co ty na to? Mam się teraz rzucić na szyję? Tak, i powiedz mu jeszcze, że bardzo go kochasz, wiesz, nie tak ekstremalnie. Wystarczy, że zwrócisz na siebie uwagę, wiesz. To trzeba sposobem. Nie będę robiła z siebie kretynki, sorry. Ale nie masz być kretynką, tylko masz być kobietą. Na przykład rozpuść włosy. No rozpuść. Nie tak. Dyskretnie. Wolnie. Teraz, żeby popatrzył na ciebie, podnieś łyżeczka. Popatrzył, tak? Popatrzył. Teraz się wyprostuj, spokojnie. Tak. Noga na nogę. I delikatnie machaj nogą, no. Tak. I wyprostuj się, pierś do przodu. Tak. Proszę cię. Zaufaj mi, naprawdę. Mały. Spokojnie. Skup się. Skup się. Wolniej ruszaj nogą. Spokojnie. Zjedz to ciastko. I delikatnie, dyskretnie, naturalnie machaj nogą. No. I popatrz na niego. Nie na mnie. O. Dobrze. A teraz delikatnie rozepnij guzik brusylski. Nie śmiej się, on patrzy. No rozepnij śmiało. Nic nie masz do straty. Dyskretnie. Zobacz, o, i zjedz ciastko. I oblisz palce, tak wiesz. Oblisz palce pomału, pomału. Zmysłowo, wiesz. Nie tak szybko. Zjedz spokojnie. Popij sobie, masz. No. Wyprostuj się. Zakręć na palcu włosy. Przechyl głowę. I wiesz, rozchyl usta. Oblisz. Dobrze. Uwodź go, uwodź wzrokiem, wiesz. Tak, pomalutku, tak. Cześć. Daj spokój, tyle razy cię prosiłem. No wiem. Rachunek poproszę. Thank you.
Pauza, Rysiu. Odpocznij sobie. Nie świeć pani. Tu. Tu chodź. Odpoczniemy. Daj to tu. Tylko ostrożnie. No. Siadaj, Rysiu, odpocznij. Zjedz kanapkę jakąś. Tu wyczyś jeszcze. Tu. O. No i piękne. Nie chciałaś go brać. Zapalę. Masz ognia? Jesteś młoda. Jak leci? Dobrze? Masz ognia? A ja mam przecież. Mogę zapalić, no? O. Pogoda ładna. Ta da 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 da. Ta da 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 da. IKEA. Co? Kupisz lustro? Co? Dwie dyszki twoje. Dobrze mówię, Rysiu? Drogo? Dwie dyszki drogo? Piątaczkę możemy spuścić, prawda, Rysiu? Piątkę czy nie? Puścił. Powiedział, że puścił. Za 15 jest twoje. Słucham? Daj się. Dienie kumienia nie to. To ja tu nawijam, a tu inostraniec. Tamara? Zdrastwujcie. U ciebie sabaka? U mnie jest. U niej o nasmak, potem ona ciasto kupacja w morze i zagaraca na słońce. Walentyn Tyryszkowu znają? Która poleciła w kosmos? Strzyłkę z wiełkę. Nie znają? O, masz. Ruki myła? Dzieniek nie ma i jabłko chce. Jak tam? Sputnik lata? Czy już spadł? Mir! Co, handel nie idzie? Ale Rysiu dzięki ma. Jak mu weźmiesz w paszczu, to ci da! No chciałem ci dać, no... Nie no, Poszło wam. Wiesz to, chyba gawariu paruski? No i pięknie. Dwie dychy na psów dupę. Thank you.
Te? Też wymyśliłeś. Mówię ci, stary. Królik zmajstrował tego małego kangura. To jest proste. Jak tylko mama kangurzyca pojawia się w lesie, królik zaczyna kombinować. Napuszcza prosiaczka i puchatka, żeby porwali maleństwo. A po co? Żeby jej powiedzieć tak. O. Powiemy ci, gdzie jest maleństwo, jeśli nam obiecasz, że zabierzesz się z lasu i nigdy w tę stronę nie wrócisz. No i co z tego? No rusz że głową, chłopie. Zmajstrował bachora, a teraz się boi, że matka przyjechała po alimenty. Chce ją zastraszyć, rozumiesz? Więc porywa dzieciaka, skurwiel. Ej, pan się trzyma szosy, dobra? Królik. No nie, no to niemożliwe. Już prędzej puchatek. Puchatek? Puchatek to dzieciak. Wpierdziela miód i śpiewa głupie piosenki. Słuchaj. Co wtorek maleństwo spędzało cały dzień ze swym serdecznym przyjacielem królikiem i co wtorek kangurzyca spędzała cały dzień ze swym serdecznym przyjacielem puchatkiem, ucząc go skakać. Panowie... Rozumiesz, co jest grane? Królik zabiera na cały dzień dzieciaka, a mamusia sobie skacze. Z puchatkiem. Skacze, dobre, nie? Małe, seksualne, co nieco. Przecież musieli robić to już wcześniej, zanim maleństwo się urodziło. Nie no, ale zaraz. Przecież ona wcześniej nie mieszkała w lesie. Nie no, stary, no, nie bądźmy dziećmi. Panowie... Lać mi się chce. Sowa nie, bo ja... Może chłopu uchy? Ty... Taki niby nieporadny, niby taki osioł. Ale powiem ci, tacy są właśnie najgorsi. Nie. Nie mamy czasu. Spokojnie, na to zawsze jeszcze. Przepraszam panią za ten wygląd, ale właśnie wracamy z kolegą z wyprawy. Wie pani... Tygrysy, kleszcze, węże, takie przepraszam, tam... Przepraszam, czego pani słucha, panno... Morrison, po prostu Morrison. Wow, widzę, że tu bratnia dusza. Come on baby, light my fire. Świetny kawałek, naprawdę, świetny kawałek. A to pani zna? Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, kochanie moje, to polana. Mana, my number one. Daleko jeszcze? Nie, zaraz gdzieś tu powinien stać mój samochód. Co za pech. Popsuł się nam w samym środku lasu, a we wsi nie ma warsztatu, tylko kowal. Niestety chory na Parkinsona. Zaraz. Tak się cieszę, że panowie mnie wzięli. Popsuł się nam? Jakim nam? No nam. A to z kim pani jest? Narzeczonym? Nie, z siostrą. Z siostrą? Same w lesie? Biedactwo. Polana. W leśnym gąszczu schowany. Daddy, 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 daddy. Jak masz na imię? Iza. Masz męża? Nie, to po mamie.
ładne palce. Jak pianistka. Znasz jakąś? Pianistkę? Nie. Po co mnie tu przyprowadziłeś? Chyba wiesz. Kochasz mnie? Kocham. Kłamiesz. No oczywiście. Jak mogę cię kochać, skoro cię nie znam? Wiem. Żartowałam. Co chcesz mi pokazać? Co? Ci się nie podoba? Nie, podobasz mi się. Bolą mnie plecy. Przepraszam. Tutaj. Czujesz? Tu mam złamany jeden krąg. Tu wyżej jeszcze jeden. Jak długo chodzę, to potem mnie to boli. No jak to się stało? Nie, to nie jest ciekawe. No powiedz. Po co? No powiedz, ja chcę wiedzieć. Bo jak miałam 6 lat. Moja mama ślub brała i ja nie chciałam pójść. Sobie wymyśliłam, że jak nie pójdę, to nie będzie ślubu. Ja się schowałam na takim strychu. Oni mnie długo szukali. Nie mogli mnie znaleźć. Potem jak mnie znaleźli, to ja nie chciałam stamtąd zleść. I spadłam. Głupie, nie? Nie. Już ci się nie podobam. Podobasz mi się. To co robimy? O! Nie. O! Nie. No co nie? Nie, no wiesz co? No nie mam pojęcia. Nie, dzisiaj będziemy rozmawiać. No to tam też możemy rozmawiać. Nie ma mowy, idziemy na spacer. No Jezu, Ania, błagam cię. No chodź. Ale nie chcemy się nigdzie łazić. No to już proszę cię. Ale co proszę cię? Chcesz to iść sama, ja nigdzie nie idę. A ja idę. No to cześć. Ile mam czasu? Czy dobrze zapalić? Jak musisz. Kiedy twoi rodzice się wprowadzają? Z
Co na razie nie mają pieniędzy, żeby to wykończyć, także chyba nie prędko. Poza mną ktoś cię tu odwiedza? Co? No przecież możesz mi powiedzieć, nie będę zła. Nie, nikt mnie nie odwiedza. Tak. Naprawdę nie. No powiedz. O Jezu, co tu ci chodzi? Byłem grzeczny. Ania! Narzeczony! Zostaw! Halo? Zostaw! Nie, w tej chwili nie może podejść. Daj. Akurat jest w łazience. Daj ten telefon, proszę. Bardzo śmieszne. Dlaczego ze mną nie zajmiesz? Co się dzieje? Nic. Smutno? Nie. Co? Ania. Nie mogę tak dalej. Jak? Tak bez uczuć. Słuchaj, no jest naprawdę z tobą bardzo dobrze. Jasne. Spotykamy się raz na dwa tygodnie. No, to przecież sama tak chciałaś. A co ty chcesz, żebyśmy byli pareczką? Tak, ja chcę, żebyśmy byli pareczką. Przecież za chwilę będziemy mieli ciebie dosyć. No, nie chcę, żebyśmy byli pareczką. Posłuchaj, mi jest z tobą naprawdę bardzo dobrze. Boże, nie wiem, nie chcę, żebyś to mnie źle zrozumiał. Po prostu na razie wolę być sam. Ja bardzo chcę się z tobą spotykać, ale jeżeli ty masz się do tego zmuszać, wiesz, to nie ma sensu. No przecież ja się nie zmuszam. No, się nie zmuszasz. Nie wiem, no może przestańmy się spotykać po prostu. Chcesz jechać do domu? Ania! Ale przestań, nie denerwuj się. No nie denerwuj się, tylko powiedz mi, że chcesz jechać do domu. Nieważne już, dobrze? Ważne. Nie było rozmowy, okej? Ważne, bo musisz się zdecydować. No chodź, przytomnie. Gdzie teraz jedziesz? Do
do biblioteki. To co? To co, dzwonimy się. Cześć. Korytarzu po prawo. Coś nie tak? Nie, wszystko w porządku. Na pewno. Na pewno. Pocałuj mnie. Mogłabym pani zamówić taksówkę? Tak. Numer karty 12115. Klonował się. Dziękuję. Pani to często robi? To znaczy co? To znaczy to, co z nami dzisiaj. Nie, pierwszy raz. Mój mąż pani się podobał? Tak, pan był okej. Nie pocił się za bardzo, pani zresztą też. Pani jest bardzo miła. Który moment pani się najbardziej podobał? Już jest pani taksówka. Co się pani podobało najbardziej? No co? Jak pani miała czkawkę. I jeszcze jak pan mówił. To było coś, przynajmniej dla mnie. Już jest pani taksówka. Dziękuję, do widzenia. Dlaczego się zgodziłaś? Myślałem, że się nie zgodzisz. Dziękuję, nie.
Piotr, jest mi strasznie przykro z powodu tego, co się stało. Naprawdę. Bardzo mi przykro i nie umiem sobie tego w ogóle wytłumaczyć. Ani sobie nie umiem, ani tobie, ani komukolwiek innym. Nie wiem, dlaczego ci nie powiedziałam. Ale tak sobie myślę, Piotr, że nie powinniśmy tego mówić małemu. Może nie teraz. Może nie teraz, bo to jest za wcześnie, żeby mu o tym mówić. Za wcześnie, żeby wiedział, za wcześnie, żeby nie wiedział. I mu wystarczy. Jemu wystarczy to, co się stało i to, że... I to, że jego rodzice się rozwodzą. Zgadzam się. Niech to zostanie między nami. Możemy o tym nikomu nie mówić. Moja propozycja jest prosta. Ty bierzesz dom, ja gabinet. Myślę, że to jest propozycja fair. Co myślisz? Co? Co myślisz? Ja nic nie myślę, Piotr. Ja bym chciała, żeby było dobrze. A jeżeli twierdzisz, że to jest sposób, to okej. To ja podpiszę te papiery. Nie fal.